Ewa wracała do domu po długim dniu pracy. Była zmęczona, ale myśl o wieczorze spędzonym z mężem, Tomkiem, dodawała jej energii. Od jakiegoś czasu czuli, że ich związek wkracza w nową fazę, pełną ciepła i wzajemnego zrozumienia. Tomek miał dziś dzień wolny, więc Ewa spodziewała się, że po powrocie do domu czeka na nią ciepła kolacja i może nawet niespodzianka, którą Tomek lubił od czasu do czasu przygotowywać. Gdy otworzyła drzwi do mieszkania, od razu poczuła zapach świeżo upieczonego chleba. Tomek zawsze miał talent do pieczenia. Słyszała szum wody w łazience i uśmiechnęła się na myśl, że jej mąż dba o siebie po dniu spędzonym w kuchni. Postanowiła przebrać się w wygodne ciuchy, żeby poczuć się swobodniej. Sięgając po marynarkę Tomka, żeby ją powiesić, poczuła coś w kieszeni. Zdziwiła się, bo Tomek rzadko nosił cokolwiek w kieszeniach marynarki. Wyciągnęła mały kawałek papieru i zamarła. To był pozytywny test ciążowy. Przez moment czuła się, jakby świat stanął w miejscu. Serce zaczęło bić szybciej, a myśli kotłowały się w głowie. Co to ma znaczyć? Powiedziała na głos, czując, jak fale paniki zalewają jej umysł. Przecież nie była w ciąży. Nie mogła być. Usiadła na kanapie, próbując opanować panikę. Może to jakieś nieporozumienie, pomyślała. Może to test kogoś innego, może to jakieś głupie żarty. Ale w głębi duszy wiedziała, że coś jest nie tak. Tomek nigdy by jej nie zrobił czegoś takiego bez powodu. Tomek wyszedł z łazienki, śpiewając pod nosem, jego twarz rozświetlona uśmiechem, który zniknął, gdy zobaczył wyraz twarzy Ewy. Stała tam, trzymając test w ręku, jej oczy pełne bólu i niedowierzania. Co to jest? Zapytała, starając się, żeby jej głos nie drżał. Tomek spochmurniał, ale szybko przybrał niewinną minę, którą Ewa znała tak dobrze. Nie wiem, skąd to się wzięło. Może ktoś podrzucił mi to do kieszeni? Próbował się bronić, ale jego głos zdradzał lekkie wahanie. Ewa nie mogła uwierzyć własnym uszom. Znała swojego męża na tyle dobrze, by wiedzieć, że kłamie. Podrzucił? Do twojej kieszeni? Tomek, to nie ma sensu. Krzyknęła, jej głos wypełniony bólem i niedowierzaniem. Czuła, że zaraz się załamie. Tomek spuścił głowę, unikając jej spojrzenia. Jego milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Ewa poczuła, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Nie mogła uwierzyć, że człowiek, któremu ufała najbardziej na świecie, mógł coś takiego ukrywać. Tomek, proszę, powiedz prawdę. Czy ktoś inny jest w to zamieszany? Ewa starała się opanować łzy. Tomek westchnął, patrząc w bok. Ewa, naprawdę nie wiem, co to jest. Może to jakiś głupi żart, powiedział, ale Ewa widziała, że jego oczy zdradzają coś innego. Coś, czego nie chciał jej powiedzieć. Noc była pełna napięcia. Ewa nie mogła zasnąć, a jej myśli krążyły wokół jednej rzeczy testu ciążowego. W głowie pojawiały się najróżniejsze scenariusze, od najbardziej niewinnych po te najgorsze. Każdy szczegół z ostatnich miesięcy zaczynał nabierać nowego, mrocznego znaczenia. Czuła, że musi dowiedzieć się prawdy. Kolejne dni spędziła na cichym obserwowaniu męża. Zauważyła, że Tomek stał się bardziej nerwowy i unikał jej wzroku. Jego zachowanie tylko potwierdzało jej najgorsze obawy. Coś było nie tak i to coś musiało być związane z testem. Jednego wieczoru, gdy Tomek poszedł pod prysznic, Ewa postanowiła przeszukać jego telefon. Wiedziała, że to nieuczciwe, ale czuła, że nie ma innego wyjścia. Drżącymi rękami wzięła telefon Tomka i zaczęła przeglądać wiadomości. Na początku nie znalazła nic podejrzanego. Jednak po chwili natknęła się na konwersację z jej siostrą, Magdą. Wiadomości były intymne, pełne czułych słów i zapewnień o miłości. Ewa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jej własna siostra? Jak mogły jej to zrobić? Czuła, jak ziemia usuwa się spod jej nóg. Ewa siedziała w szoku, patrząc na ekran telefonu. Łzy płynęły jej po policzkach, a serce biło tak mocno, że czuła, jakby miało wyskoczyć z piersi. Musiała dowiedzieć się więcej, zrozumieć, co się stało. Zaczęła przeglądać starsze wiadomości, starając się znaleźć odpowiedzi na pytania, które zalewały jej umysł. Z każdą kolejną wiadomością prawda stawała się coraz bardziej bolesna. Tomek i Magda byli razem od miesięcy.
Ewa czuła się, jakby ktoś wyrwał jej serce z piersi i zdeptał je na jej oczach. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z tym bólem, ale wiedziała jedno, musiała skonfrontować się z Tomkiem i dowiedzieć się całej prawdy. Ewa nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Jej własna siostra? Jak mogły jej to zrobić? Czuła, jak ziemia usuwa się spod jej nóg. Łzy napływały jej do oczu, a serce biło tak szybko, że miała wrażenie, że zaraz wybuchnie. W jej głowie kłębiły się myśli, pytania, na które nie mogła znaleźć odpowiedzi. Jak długo to trwało? Czy wszyscy dookoła o tym wiedzieli? Jak mogła być tak ślepa? Kiedy Tomek wrócił do pokoju, Ewa była gotowa na konfrontację. Nie mogła dłużej trzymać tego w sobie. Musiała usłyszeć prawdę z jego ust, nawet jeśli miała ją zranić jeszcze bardziej. Tomek, co to jest? Zapytała, rzucając mu telefon pod nogi, otwarty na jednej z wiadomości. Jej głos był pełen gniewu, ale i rozpaczy. Tomek pobladł, widząc zawartość ekranu. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, ale potem przybrał defensywną postawę. Wziął głęboki oddech, jakby próbował zebrać siły na to, co miał powiedzieć. Ewa, musimy porozmawiać. Jego głos był spokojny, choć wyczuwała w nim nutę nerwowości. Tak, to prawda. Magda jest w ciąży. I odchodzę do niej, kropka. Te słowa były jak cios w serce. Ewa czuła, jak jej życie rozpada się na kawałki. Zdrada była wystarczająco bolesna, ale fakt, że dotyczyła jej własnej siostry, sprawiał, że ból był nie do zniesienia. Odchodzisz? Do mojej siostry? Wykrztusiła, próbując zapanować nad emocjami. Jej głos drżał, a łzy płynęły po policzkach. Tak. Przykro mi, ale to najlepsze dla nas wszystkich, kropka. Odpowiedział Tomek, a jego głos brzmiał zimno i obojętnie. Nie było w nim cienia żalu czy wyrzutów sumienia. Ewa czuła, jakby ktoś wyrwał jej serce z piersi. Nie mogła uwierzyć, że człowiek, którego kochała, mógł jej to zrobić. I to z jej własną siostrą. Była w szoku, nie mogła zebrać myśli. Wszystko wydawało się nierealne. Jak mogłeś? Jak mogłaś? Wykrzyczała, jej głos pełen rozpaczy. Przecież byliśmy szczęśliwi. Co się stało z nami? Tomek tylko spuścił głowę, nie mając odwagi spojrzeć jej w oczy. Ewa, to nie jest takie proste. Magda i ja. To się po prostu stało. Nie chciałem, żeby tak wyszło, ale teraz muszę myśleć o przyszłości. Ewa nie mogła dłużej tego znieść. Wszystko w niej krzyczało, by uciec, by wyrwać się z tego koszmaru. Wybiegła z mieszkania, nie wiedząc, dokąd się udać. Biegła ulicami, nie zwracając uwagi na ludzi, którzy na nią patrzyli. Musiała znaleźć miejsce, gdzie mogła się schować i płakać. Słowa Tomka były jak cios w serce. Ewa nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Czuła, jak jej życie rozpada się na kawałki. Wszystko, co obudowała przez te lata, nagle straciło sens. Jej małżeństwo, relacje rodzinne, wszystko zostało zniszczone jednym strasznym odkryciem. Odchodzisz? Do mojej siostry? Wykrztusiła, próbując zapanować nad emocjami. Jej głos był pełen bólu i niedowierzania. Tak. Przykro mi, ale to najlepsze dla nas wszystkich, odpowiedział Tomek, a jego głos brzmiał zimno i obojętnie. W jego oczach nie było cienia wątpliwości ani żalu. Było to dla niego tak proste i oczywiste, jakby mówił o zmianie planów na weekend. Ewa czuła, jakby ktoś wyrwał jej serce z piersi. Nie mogła uwierzyć, że człowiek, którego kochała i któremu ufała, mógł jej to zrobić. I to z jej własną siostrą. Była w szoku, jej myśli były chaotyczne i pełne bólu. Wszystko wydawało się nierealne, jak koszmar, z którego nie mogła się obudzić. Wybiegła z mieszkania, nie wiedząc, dokąd się udać. Biegła ulicami, nie zwracając uwagi na ludzi, którzy na nią patrzyli. Łzy płynęły jej po policzkach, a serce biło tak mocno, że miała wrażenie, że zaraz się rozpadnie. Musiała znaleźć miejsce, gdzie mogła się schować i płakać. W końcu dotarła do parku, gdzie zawsze chodziła, gdy potrzebowała chwili wytchnienia. Usiadła na ławce, zanurzona w swoich myślach. Czuła się zdradzona, opuszczona i samotna. Nie wiedziała, co ma teraz zrobić.
Jej życie, które do tej pory było pełne miłości i bezpieczeństwa, nagle stało się obce i przerażające. Przez kolejne dni Ewa próbowała jakoś funkcjonować. Każdego ranka budziła się z nadzieją, że to wszystko było tylko koszmarem, ale rzeczywistość była bezlitosna. Tomek pakował swoje rzeczy, przygotowując się do wyprowadzki. Każda minuta była dla niej torturą. Każdy przedmiot, który znikał z ich wspólnego mieszkania, przypominał jej o stracie. Przez kolejne tygodnie Ewa starała się jakoś zorganizować swoje życie na nowo. Znalezienie nowego mieszkania, podział majątku, wszystko to było dla niej ogromnym wyzwaniem. Każda decyzja była trudna, a każdy krok wydawał się niewłaściwy. Przede wszystkim musiała znaleźć nowe miejsce do życia. Mieszkanie, które dzieliła z Tomkiem, było pełne wspomnień, które teraz tylko raniły. Znalazła małe, przytulne mieszkanie na obrzeżach miasta. Było skromne, ale przynajmniej było jej. Mogła tam zacząć wszystko od nowa. Najgorsze było jednak to, że musiała zerwać wszelkie kontakty z Magdą. Wiedziała, że nie może znieść widoku swojej siostry z Tomkiem i ich dzieckiem. Czuła, że każde spotkanie z nimi tylko pogłębi jej ból. Magda próbowała się z nią kontaktować, ale Ewa nie mogła się zmusić do rozmowy. Czuła się zdradzona nie tylko przez męża, ale i przez siostrę, która powinna być dla niej wsparciem. Było to dla niej podwójnie bolesne. Ewa starała się znaleźć nowe zajęcia, które pomogłyby jej oderwać myśli od przeszłości. Zaczęła chodzić na siłownię, zapisała się na kurs gotowania, który zawsze chciała zrobić, ale nigdy nie miała na to czasu. Próbowała zapełnić swoje dni, by nie myśleć o tym, co straciła. Mimo to, każdej nocy wracały do niej wspomnienia. Przypominała sobie chwile spędzone z Tomkiem, plany, które mieli na przyszłość, marzenia, które teraz wydawały się puste i bezsensowne. Było to trudne, ale wiedziała, że musi iść dalej. Musiała nauczyć się żyć na nowo, bez niego. Kilka miesięcy później Ewa otrzymała pierwsze zdjęcie. Było to zdjęcie małego dziecka, uśmiechającego się do kamery, z podpisem "Nasz mały cud". Oczywiście nadawcą była Magda. Ewa patrzyła na zdjęcie, czując, jak gniew i ból wzbierają w jej sercu. Wiedziała, że jej siostra chce jej dopiec, pokazując, jak szczęśliwa jest z Tomkiem i ich dzieckiem. To była jak sól wsypana w świeżą ranę. Ewa odłożyła zdjęcie na stół i próbowała uspokoić oddech, ale jej myśli były jak lawina, nie do zatrzymania. Magda zawsze była konkurencyjna, ale nigdy wcześniej nie posunęła się do takiej perfidii. Ewa nie mogła zrozumieć, dlaczego jej własna siostra chciała ją zranić w tak okrutny sposób. Zdjęcie było pierwszym z serii prób mających na celu zniszczenie resztek jej spokoju. Kilka dni później otrzymała kolejne zdjęcie. Tym razem było to zdjęcie Tomka, trzymającego dziecko na rękach. Obaj byli uśmiechnięci, a podpis brzmiał: "Pierwszy spacer z tatą". Każde zdjęcie było bardziej bolesne od poprzedniego. Ewa czuła, jakby ktoś wciąż naciskał na świeżą ranę, nie pozwalając jej się zagoić. "Dlaczego to robisz?" pytała sama siebie, przeglądając zdjęcia. "Czy nie wystarczyło ci, że mnie zdradziłaś?" Magda wysyłała zdjęcia regularnie, czasem nawet kilka razy w tygodniu. Każde zdjęcie było starannie dobrane, by pokazać ich szczęście i bliskość. Było zdjęcie z pierwszej kąpieli dziecka, zdjęcie z wizyty u dziadków, zdjęcie z rodzinnego obiadu. Ewa czuła, że Magda chce jej pokazać, jak bardzo jest szczęśliwa z Tomkiem i ich dzieckiem, jakby chciała jej powiedzieć: "Zobacz, co straciłaś". Ewa próbowała ignorować te wiadomości, ale za każdym razem, gdy widziała nowe zdjęcie w swojej skrzynce pocztowej, czuła, jak jej serce pęka na nowo. Magda wydawała się czerpać satysfakcję z jej cierpienia, co tylko pogłębiało ból. Niestety, to nie było jednorazowe działanie. Magda regularnie wysyłała zdjęcia i filmy, starając się jak najbardziej zranić Ewę. Zdjęcia Tomka bawiącego się z dzieckiem, wspólne wyjazdy, urocze chwile uchwycone na filmach, wszystko to miało na celu pokazanie, jak szczęśliwi są bez Ewy. Jednego dnia Ewa otrzymała wideo. Magda nagrała Tomka, trzymającego dziecko w ramionach, a obok nich leżała kartka z napisem "Nasza pełna rodzina". W tle było słychać Magdę, mówiącą do kamery: "Kto by pomyślał, że szczęście jest tak blisko?" Ewa oglądała filmik, czując, jak jej serce zamienia się w kamień. To było zbyt wiele. Magda celowo chciała jej pokazać, że teraz to ona ma wszystko, co kiedyś należało do Ewy.
Magda wysyłała także zdjęcia z różnych rodzinnych wydarzeń. Było zdjęcie z pierwszych urodzin dziecka, gdzie Tomek i Magda stali obok siebie, uśmiechając się szeroko, a w tle widać było balony i dekoracje. Było zdjęcie z wizyty u ich rodziców, gdzie wszyscy siedzieli przy stole, jedząc obiad i śmiejąc się. Ewa czuła, jakby została wykluczona ze swojej własnej rodziny, jakby była outsiderem obserwującym życie, które kiedyś było jej. Każde nowe zdjęcie i filmik były dla Ewy jak kolejny cios. Czuła, że nie ma już siły, by walczyć. Była zmęczona bólem i ciągłym przypominaniem o zdradzie. Nie mogła zrozumieć, dlaczego Magda czerpała przyjemność z jej cierpienia. Czyżby zazdrość i rywalizacja między nimi sięgnęły aż tak daleko? Czemu mi to robisz, Magda? Pytała cicho do siebie, oglądając kolejne zdjęcia. Czy nie wystarczy ci, że mnie zdradziłaś? Musisz jeszcze niszczyć to, co zostało z mojego życia? Ewa zaczęła unikać mediów społecznościowych i przestała odbierać telefony od rodziny, obawiając się, że mogą one zawierać kolejne wiadomości od Magiedy. Czuła się osamotniona i odizolowana, ale wiedziała, że musi się bronić. Magda z każdą kolejną wiadomością udowadniała, że jej celem jest zniszczenie resztek spokoju Ewy. Ewa postanowiła zerwać wszelkie kontakty z Magdą. Wiedziała, że to jedyny sposób, aby zacząć leczyć swoje rany. Zablokowała jej numer i usunęła z listy znajomych na portalach społecznościowych. Każdy ślad po Magdzie musiał zniknąć z jej życia. Każde zdjęcie, każdy filmik były jak sól w otwartą ranę, a Ewa wiedziała, że musi się chronić, jeśli chce przetrwać. Nie pojawiała się na żadnych rodzinnych spotkaniach, na których mogła być obecna Magda z Tomkiem i dzieckiem. Wiedziała, że to zbyt wiele dla niej. Rodzina próbowała ją namówić, by przyszła, tłumacząc, że przecież nie musi rozmawiać z Magdą, że może się z nią unikać. Ale dla Ewy sama obecność siostry była nie do zniesienia. Ewa, proszę, zrozum, to w końcu twoja siostra, mówiła matka przez telefon, starając się przekonać ją do przyjazdu na rodzinne spotkanie. Nie możesz jej tak po prostu wyrzucić z życia. Mamo, nie rozumiesz, co ona mi zrobiła, odpowiedziała Ewa, starając się nie płakać. To nie jest tylko zdrada. Ona celowo mnie rani, wysyła te zdjęcia i filmy, żeby mnie zniszczyć. Nie mogę tego znieść. Matka milczała przez chwilę, a potem westchnęła ciężko. Dobrze, Ewa. Rozumiem. Tylko pamiętaj, że zawsze jesteś dla nas ważna. Jeśli będziesz potrzebowała wsparcia, jesteśmy tutaj. Ewa wiedziała, że matka ma dobre intencje, ale nie mogła pozwolić, by Magda dalej ją raniła. Musiała postawić granice, nawet jeśli oznaczało to odcięcie się od rodziny. Jej decyzja nie była łatwa. Czuła, że traci nie tylko męża i siostrę, ale i całą rodzinę. Wiedziała jednak, że musi postawić swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu. Musiała nauczyć się żyć na nowo, bez bolesnych wspomnień i bez ciągłego przypominania o zdradzie. Ewa znalazła nowy sposób na życie. Skupiła się na pracy, zaczęła chodzić na terapię, gdzie mogła otwarcie mówić o swoim bólu i złości. Zaczęła spędzać więcej czasu z przyjaciółmi, którzy naprawdę ją wspierali. Powoli, krok po kroku, zaczynała odzyskiwać swoje życie. Mimo że ból nie zniknął całkowicie, Ewa czuła, że idzie w dobrym kierunku. Wiedziała, że przed nią jeszcze długa droga, ale była gotowa stawić czoła przyszłości z podniesioną głową. Choć jej serce było zranione, wierzyła, że kiedyś znajdzie w sobie siłę, by znowu kochać i być szczęśliwą. Ewa powoli zaczynała odbudowywać swoje życie. Skupiała się na pracy i nowych hobby, próbując znaleźć coś, co sprawi jej radość. Każdego ranka budziła się z myślą, że musi przetrwać kolejny dzień. Na początku było to trudne, mieszkanie wydawało się puste, a jej serce wciąż bolało. Ale wiedziała, że musi iść naprzód. Skupiała się na swojej karierze. W pracy znalazła pewien rodzaj ucieczki od codziennych problemów. Każde zadanie, każde spotkanie było dla niej okazją do oderwania się od bolesnych wspomnień. Z czasem zaczęła podejmować nowe wyzwania zawodowe, które pozwalały jej czuć się potrzebną i wartościową. Jednak samotność była jej stałą towarzyszką. Wieczory były najtrudniejsze. Czuła, jak pustka wypełnia jej mieszkanie, a cisza stawała się nie do zniesienia. Czasami siedziała przy oknie, patrząc na światła miasta, zastanawiając się, co robią Tomek i Magda. Starała się nie myśleć o przeszłości, ale czasami wspomnienia były zbyt silne.
Aby zająć swój umysł, zaczęła szukać nowych hobby. Zapisanie się na kurs gotowania było jednym z jej pierwszych kroków. Przez lata zawsze chciała nauczyć się pieczenia i gotowania, ale nigdy nie miała na to czasu. Teraz była to dla niej forma terapii. Każde nowe danie, które przygotowywała, dawało jej poczucie osiągnięcia czegoś pozytywnego. Ewa także zaczęła ćwiczyć jogę. Sesje jogi pomagały jej zrelaksować się i odnaleźć wewnętrzny spokój. Czuła, że w tych chwilach odnajduje siebie na nowo. Ćwiczenia oddechowe i medytacja pozwalały jej oczyścić umysł z negatywnych myśli. Choć samotność wciąż była obecna, Ewa zaczynała odnajdywać małe chwile radości. Z każdym dniem stawała się silniejsza, choć wiedziała, że przed nią jeszcze długa droga. Musiała nauczyć się żyć na nowo, z nowym poczuciem siebie i swojego miejsca w świecie. Pewnego dnia Ewa otrzymała wiadomość od swojej dawnej przyjaciółki, Marty. Marta dowiedziała się o sytuacji Ewy przez wspólnych znajomych. Była zszokowana i zmartwiona, słysząc o zdradzie Tomka i Magiedy. Postanowiła skontaktować się z Ewą i zaoferować jej swoje wsparcie. Ewa, co u ciebie? Napisała Marta w wiadomości. Słyszałam, co się stało. Bardzo mi przykro. Może spotkamy się na kawę i porozmawiamy? Ewa, choć na początku była nieco niechętna, zgodziła się. Była ciekawa, jak to spotkanie może jej pomóc. Kiedy spotkały się w kawiarni, Ewa poczuła, jakby wielki ciężar spadł z jej ramion. Marta była nie tylko dawną przyjaciółką, ale i osobą, która naprawdę ją rozumiała. Ewa, wiem, że teraz jest ci ciężko, ale pamiętaj, że nie jesteś sama, powiedziała Marta, trzymając jej dłoń. Przetrwamy to razem. Od tamtego spotkania zaczęły spędzać razem coraz więcej czasu. Marta była dla Ewy ogromnym wsparciem. Wspólne spacery, rozmowy i zwyczajne bycie razem pomagały Ewie wracać do normalności. Czuła, że ma kogoś, kto naprawdę ją wspiera i nie ocenia. Dzięki wsparciu Marty, Ewa zaczęła czuć, że ma kogoś, kto naprawdę ją rozumie i wspiera. Ich przyjaźń była dla niej jak balsam na rany. Mogła otwarcie mówić o swoich uczuciach i wiedziała, że Marta ją zrozumie. Marta także namówiła Ewę na terapię. Wiedziała, że profesjonalna pomoc może być kluczowa w procesie leczenia emocjonalnych ran. Ewa, choć początkowo była niepewna, zgodziła się spróbować. Terapeutka, z którą zaczęła pracować, pomogła jej zrozumieć swoje uczucia i znaleźć sposoby na radzenie sobie z bólem. Ewa postanowiła zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Zmieniła pracę, zaczęła chodzić na terapię i skupiła się na swoim rozwoju osobistym. Wiedziała, że nie może pozwolić, aby przeszłość zrujnowała jej przyszłość. Praca w nowym miejscu była dla Ewy powiewem świeżości. Nowe wyzwania, nowi ludzie i nowe obowiązki sprawiły, że poczuła się odnowiona. Czuła, że znów ma kontrolę nad swoim życiem. Każdego dnia wracała do domu zmęczona, ale zadowolona z osiągnięć. Terapia była kluczowym elementem jej procesu zdrowienia. Ewa zaczęła odkrywać siebie na nowo, zrozumieć swoje emocje i znaleźć sposoby na radzenie sobie z bólem. Praca z terapeutką była trudna, ale przynosiła owoce. Ewa z każdym tygodniem czuła, że staje się silniejsza. Skupiła się również na rozwoju osobistym. Zapisała się na kursy, które zawsze ją interesowały, ale nigdy nie miała na nie czasu. Był to kurs fotografii, który pomógł jej odkryć nową pasję, oraz kurs języka hiszpańskiego, który zawsze chciała opanować. Dzięki temu poczuła, że jej życie nabiera nowych barw i możliwości. Ewa również zaczęła dbać o swoje zdrowie fizyczne. Regularne ćwiczenia na siłowni, joga i zdrowa dieta stały się integralną częścią jej życia. Czuła, że dbałość o ciało pomaga jej również dbać o umysł. Każdego dnia, spoglądając w lustro, widziała w sobie zmiany nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Minęły kolejne miesiące. Ewa czuła, że jest silniejsza i bardziej niezależna niż kiedykolwiek wcześniej. Nie myślała już tak często o Tomku i Magdzie. Skupiała się na swoim szczęściu i przyszłości. Każdego dnia czuła, że jest bliżej siebie samej, że odzyskuje swoje życie. Ewa zaczęła spotykać się z nowymi ludźmi, nawiązywać nowe przyjaźnie. Była otwarta na nowe doświadczenia i możliwości. Spotkała się nawet z kimś na randce, co było dla niej ogromnym krokiem naprzód. Chociaż nie była jeszcze gotowa na poważny związek, czuła, że powoli odzyskuje zdolność do otwierania się na innych ludzi.
W pracy osiągała sukcesy, które dodawały jej pewności siebie. Była szanowana i doceniana za swoje umiejętności i zaangażowanie. Każdego dnia czuła, że jest w miejscu, które naprawdę ją rozwija i inspiruje. Choć rany z przeszłości nie były całkowicie zagojone, Ewa wiedziała, że idzie w dobrym kierunku. Była gotowa na nowe wyzwania i przygody, które czekały na nią w przyszłości. Każdego dnia pracowała nad sobą, nad swoim szczęściem i samorealizacją. Życie mogło jej zadać wiele ciosów, ale ona była gotowa stawić im czoła z podniesioną głową. Ewa wiedziała, że przeszłość nie zniknie, ale to, jak sobie z nią radzi, zależy tylko od niej. Była gotowa na nowe rozdziały, nowe przygody i nowe możliwości. Ewa zrozumiała, że ma w sobie siłę, której wcześniej nie dostrzegała. Była gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość, wiedząc, że jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.